czwartego. Określenie warunków udzielenia bonifikacji w wysokości stałej procentowej przy zbywaniu nieruchomości zależącej do gminy. Oddaję Państwu głos. Proszę bardzo. Nie ma posłów w tej sprawie? Tak, pan mówi, proszę bardzo. Ten temat był na sesji, został zdjęty z tego powodu, żeby wątpliwości odnośnie zapisów. Teraz te wątpliwości zostały jednoznacznie wyczerpane. Po prostu nazwy prawne stwierdził, że dokładnie obowiązuje taki zapis i w tym zapisie to są widełki, które można poruszać w negocjacjach. Nie jest to, że to 20% czy 30% to jest sztywny zapis, ale po prostu do tej kwoty można się poruszać. Czy są jakieś w związku z wyjaśnieniem pana wójta wątpliwości? Pan wójcie, ja się z panem z pozwoleniem nie zgodzę, dlatego że dla mnie zapis w wysokości 80% to jest wysokości 80%. To ja podchodzę do tego jednoznacznie. No, gdyby było zapisane w wysokości do 80%, to poruszamy się widełkiem. Natomiast zapis w wysokości jest jednoznaczny i on nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. To jest jeden element prawny tego wszystkiego. Natomiast ja nie widzę żadnych przesłanek faktycznych, które w jakimkolwiek zakresie, przynajmniej mnie jako radnego, upoważniałyby do zgody na zbywanie mienia stanowiącego własność mieszkańców za 20% wartości. Bo tak to wynika z projektu uchwały. Proszę Państwa, ja się na to nie godzę. Obojętne kogo to dotyczy, czy to dotyczy policji, czy to dotyczy kogokolwiek innego. 20% wartości, proszę Państwa, no wszyscy ci, którzy uważają, że ta kwota zbycie majątku gminnego 20% czy nawet 50%, to ja proponuję, żeby zbyli własne nieruchomości na te pieniądze. Czy się zgodzą na to wszystko? To nie ma znaczenia, czy one stanowią naszą indywidualną własność, czy te nieruchomości stanowią własność nas wszystkich, jako mieszkańców tej gminy. Ja rozumiem, że są pewne realia rynku, który decyduje o tym, że dana nieruchomość ma mniejszą lub większą wartość rynkową. Ale no i my mamy się zgodzić na wyprzedaż naszego gminnego majątku rządnego. Oczywiście Państwo sobie sami zdecydują, każdy z nas radnych zdecyduje gdzieś tam poprzez przeanalizowanie tego wszystkiego, czy godzić się na taką uchwałę, czy się nie godzić. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia jest taka, że na dzień dzisiejszy naprawdę to nie mamy do zbycia żadnej nieruchomości z tego, co wiem. Więc przyjęcie takiej uchwały w zasadzie jest niepotrzebne. To jest jedna. Kolejna kwestia to jest jeszcze inne zasady, które powinny regulować. Na tej sali podkreślałem już to wszystko. Nie może być tak, że jedyną zasadą określającą zbycie nieruchomości będzie ustalona stawka procentowa plus tam jakieś tam zastrzeżenia. Przecież tych zastrzeżeń powinno być znacznie więcej. Chociażby to gwarantowanie określonej działalności. To nie dotyczy to tylko i wyłącznie policji. Dotyczy to na przykład usług medycznych. Teoretycznie ośrodki zdrowia mogą być sprzedane za 20% wartości. Ktoś może to sprzedać dalej, dlatego że w tym projekcie uchwały nie ma zastrzeżenia, że nabywca określonej nieruchomości zapewnia prowadzenie określonych usług, załóżmy przez 10 lat. Ja, proszę Państwa, składam wniosek formalny w ogóle o odrzucenie tej uchwały. Ona na dzień dzisiejszy, ta uchwała nam jest niepotrzebna. Nie wiążmy rok w żadnym zakresie Radzie Gminy, która zostanie wybrana w listopadzie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie Wójcie, czy ta uchwała istotnie nie obliguje osób, które by ubiegały się o wykupienie tego majątku, o kontynuacji tej działalności, czy on może po roku, czy dwóch lat po prostu sobie sprzedać za dowolną cenę? Ja pytam głośno, żeby nie było żadnych, bo sama ta uchwała nie, w tej samej uchwale nie ma żadnego takiego zapisu. Odniesienie do podstaw prawnych, ustawowych, no niestety to się tak często zmienia, że nie wszyscy muszą znać.
Ale na pewno nie mniej niż 5, ale to trzeba. Myśmy po prostu to, co mamy wątpliwości, czy do wysokości, czy w wysokości, konsultowaliśmy to z nadzorem rady, bo Państwo już wiecie, że był, mieliśmy problem z tą uchwałą. I pani mecenas, która się opiekuje naszą gminą, odniosła się do tego, ja już wcześniej mówię, że musi być tak, jak jest zapis w tej propozycji, w tym projekcie uchwały. Więc proszę mi uzasadnić przesłankami faktycznymi, że upust ma być 80%. Z czego to wynika? Tak? Do tego podchodzi nadzór prawny. Nie odpowiedziałem. Ale nadzór prawny, panie sekretarzu, powiedział, że 80% to będzie upust. Ja nie mówię, że 8, ja mówię w wysokości. Ja odnoszę się do wysokości. Nie, ja to nas odpowiedzieli o 80%. Dlaczego nie 20%? Ale ja nie mówię o 80%, tylko o zapisie. Do wysokości lub wysokość. Ale ja to rozumiem, panie sekretarzu, nie musi mi pan tego tłumaczyć. Teraz co do 9%, to już nie sekretarza sprawa, nie? Tylko mówię, myśmy uzgadniali ten zapis. W wysokości lub do wysokości. Więc pytam pana wójta, dlaczego 80%? To zostało zaproponowane. Przez kogo? Kto zaproponował, panie? Przez kogo zaproponowane? No, taki zapis, państwo możecie się do tego odnieść, ale to jest ogólny zapis dotyczący nieruchomości sprzedawanych. To nie chodzi tutaj o konkretnego obiektu, tylko ogólny zapis sprzedawanych nieruchomości ewentualnie przez gminę. I to są widełki, w których można się będzie poruszać przy negocjacjach. Ale tu nie ma widełek, panie wójcie, robimy mógł. Ale ja panu tłumaczę, że ja też miałem wątpliwości. Skierowaliśmy zapytanie do nadzoru i jednoznacznie nam określono, że taki zapis ma być, że to się mieści, że to są widełki. Dla mnie jest to też niezrozumiałe, bo tam proponowałem zdjęcie tej uchwały. Ja, panie wójcie, bardzo proszę o kserokopię tego dokumentu, w którym nadzór prawny zajął to, a nie inne stanowisko, że mam coś dużo. Dla mnie to jest za mało. Dla mnie to jest za mało rozmowa telefoniczna. Proszę państwa, złożymy formalny wniosek i powtarzam to jeszcze raz. Ta uchwała na dzień dzisiejszy nam jest niepotrzebna do niczego. Jest nam niepotrzebna do niczego. Natomiast państwo zdecydujecie, czy dać sprzedać majątek gminy na wszystkich wyższych zobaczeń. Przepraszam, panie skoczek, złożył pan formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad? Tak. Wycofanie w ogóle tego. Dobrze, bo pan słyszał teraz, państwo źle usłyszałem. Czy pan Wielaski chciałby się odnieść do tego? Tak, proszę państwa, namawiam do ostrożności. Majątek tej gminy został wybudowany w zdecydowanej większości, ale nie w całości, rękami jej mieszkańców. Ich nakładem pracy powstawał w latach, kiedy czyn społeczny był niekoniecznie dobrowolny, ale był. Mieszkańcy często z własnej inicjatywy budowali te budynki. Podejmując taką inicjatywę, kierowali się dobrem społecznym, potrzebą danej miejscowości, wychodząc naprzeciw potrzebom innych mieszkańców. Jeżeli my dzisiaj chcemy podjąć taką uchwałę, według mnie nie mając dostatecznych informacji, nie wiedząc na co się odważamy, liczmy się z tym, że ktoś kiedyś nas zapyta, dlaczego pani, dlaczego pan podniósł za tym rękę. To jest zbyt poważna sprawa. A tekst tej uchwały, nawet w kontekście przywołanych tutaj przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, budzi moje poważne wątpliwości i zastrzeżenia. Co do jej zastosowania, nie tyle w chwili, kiedy będzie nam potrzebne, ale możliwości wykorzystania pewnych luk, które pozostawia ta uchwała, osobom, które nie będą się kierowały poczuciem wspólnego dobra czy wspólnej własności, tylko będą chciały jak najszybciej jakieś mienie nabyć za ułamkową część jego wartości. Także apeluję do państwa o rozsądek. Każdy podejmie sam decyzję, każdy rękę podniesie za tym, za czym uważa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, proszę bardzo, pan przewodniczący. Mam pytanie tutaj do pana wójta, pana sekretarza. Ten pierwszy punkt.
technicznie celów publicznych w wysokości 80%, ale to stricte nie, nie musi być 80%. Spokojnie, proszę powiedzieć, że nie rozumiem teraz, że to może być na przykład ten proces zaniżony. To jest kwestia uzgodnienia sprzedającego, kupującego, nie? Nie, bo to jest komisja, żeby swoje poglądy wyrazić tutaj i wszystkie wątpliwości, żeby zostały rozwiane. Radni mają podejmować świadomie decyzje, nie pod wpływem jakiegoś nacisku czy krzyku. Tutaj w tym temacie nie ma nic. Emocje nie mają prawa decydować. Musi być pełna świadomość każdego z radnych. Decyduje się na coś, co w przyszłości dopiero będzie grało. Albo nie grał. Ale będzie stanowiło akt prawny. Będzie na w związku z tym, co jeszcze nie ma innych, no, niestety, ale będę musiał poddać. Ale ja mam jeszcze raz. Myśmy tą uchwałę już mieli raz. Na tapecie tutaj na. Chodziło o komisariat tu jest. Zapis dotyczył tylko komisariatu. Nadzór prawny tą uchwałę nam uchylił. No więc zaczęliśmy pracę teraz, tłumaczę to jeszcze raz, nad tym, jak ma wyglądać zapis, aby ta uchwała została zatwierdzona, żeby można była ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Po to jest nadzór prawny, po to są opiekunowie do danej gminy, że my nie w tej uchwale, a wielu innych jeszcze, kontaktujemy się telefonicznie, mailowo z osobą, która prowadzi daną gminę. Ja mówiłem ostatnio, że nie ma pani prawnik, która zajmuje się naszą gminę. Poprosiłem o to, żeby się państwo zdjęli tą uchwałę. Zdjęliście, ponieważ byli w zastępstwie panowie, którzy też tak powiedzieli jak ta pani, że w wysokości. Tylko ja mówię, dyskusja dotyczyła nie do wysokości, co by nam się wydawało logiczne, tylko w wysokości. Taki ma być zapis. Inaczej nam tą uchwałę ubiorą. Natomiast możecie państwo dyskutować, czy to ma być 80%, 70%, 60%. Ja nie wiem, ile to do was zależy, ale żeby uchwała przeszła, została przyjęta przed nadzór prawny, nie może być innego zapisu. No nie może, to musi być w wysokości. Ale to co pan musi. Proszę? Ale nie może być zapisu widełkowego, tak jakbyśmy sobie życzyli, tak jak poprzednio mieliśmy zapisy. Ale jeśli nie przekracza, to będzie literalna. Jeszcze raz, proszę mi pozwolić dokończyć. Nie możemy mieć zapisu wysokości nie przekraczającej 80%, 70%, 60%, bo uzyskałam informację, że nam uchylą tę uchwałę. Tak. Dlatego, proszę państwa, mogą sobie państwo to zadecydować, czy będzie to 80%, 90%, 50%, 60%. To od państwa zależy. Bo to są negocjacje, żeby podnieść tą cenę ostateczną, nie? Jakie negocjacje? Jeżeli jest powiedziane 80%, to... Ale ja mówię ocenie wyjściowej do sprzedaży danego budynku, danego mienia. To jest ocena, jest wycena i zawsze można dyskutować na tym. Że przy bezprzetargowym zbyciu nieruchomości cena, która wynika z tego, jest ceną minimalną. Zawsze strony drodze negocjacji nie może ustalić cenę wyższą i tak się wpasować w stawkę, bo nie chciał powiedzieć tak, żeby było 80% czy 70%. Czyli dzisiaj można dyskutować o wysokości. 80, 70, 60, 50, ale wysokości. Treść tego zapisu była dokładnie sprawdzana. Co państwo mogę robić? Sam osobiście to sprawdzają pani prawnik również. I taki zapis musi być. Jeżeli chcemy, żeby uchwała przeszła. Jeżeli nie chcecie, no to dajcie do wysokości. No i jesteśmy na następnej sesji znowu. Do pytania dalej. Ja podtrzymuję swój wniosek. Uważam, że dalsza dyskusja na ten temat jest zbędna. Przedawanie czegokolwiek na 50% wartości, czy 40% wartości. Ja przynajmniej nie czuję się tutaj, ani upoważniony przez mieszkańców Kobielnic, ani pozostałych mieszkańców gminy, żeby cokolwiek sprzedawać za taką wartość. Zresztą na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby sprzedawania czegokolwiek tak naprawdę. Więc mój wniosek formalny został złożony. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił. Pamiętam, ale Pan Przewodniczący Rady jest zgłaszał się w tym temacie, bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy.
że wiele budynków zbudowanych przez społeczeństwo, wiele budynków niszczy je na terenie naszej gminy. Jest to szansa, to jest jak gdyby szansa dla nas, bo dla wszystkich mieszkańców, bo to jest bezpieczeństwo, o czym już kiedyś mówiłem, nie tylko tutaj na komisjach, ale również na zebraniu w Popielnicach, również w Bujakowie na zebraniu wiejskim był głos, który mówi tak, czy żeby no, tam pozostał ten posterunek, bo tak, tak mieszkanie, mieszkańcy też życzyli. Również jak żeby odpowiadali, że będziemy robić w miarę możliwości tak, żeby ta policja u nas była. W związku z tym, że organizujemy dwie taki punkt, który ma zapewnić bezpieczeństwo i pożarnicze, jakby te straży policyjne i pogotowie, jest zasadnym. Ja też nie wiem, jak się do tego odnieść, bo Państwo mówią, no wybudowali to. Ale to będzie służyło naszym ludziom, naszym mieszkańcom. Tam będą no, policjanci, jeżeli będą, bo jeżeli nie dojdzie do sytuacji takiej, że nie. Natomiast ja tutaj powiem szczerze, że patrząc z perspektywy również obywatela i mieszkańca gminy, tej miejscowości, gdzie się wydaje, że kierunek zapoczątkowany i pewnie, że budzące emocje różne tam sprawy, bo może ktoś inny miał ten pomysł, może by się inaczej wydarzyło, jest dobry i uważam, że trzeba by tą sprzedać. Natomiast się bonifikaty udzielić, negocjacje będą trwały. Jak tu pani mówiła, pani Dawnik, że w tą cenę można się wpasować, jak gdyby przy negocjacjach. No ja mam tyle, za tym, żeby po prostu uratować ten budynek, tam można powiedzieć tak szczerze. Dziękuję. Dziękuję pan radny. Tak tutaj rozumiem, czuję się, cały problem zaczął się właśnie od budynku Policji w Kobielnicy. Ja na którejś z ostatniej sesji, początkowej sesji, początkowej sesji, jak której mówiliśmy o komisariacie, byłem nawet skłonny, że to potrzebuję, aby utrzymać bezpieczeństwo w naszej gminie. Ja byłbym skłonny nawet ten budynek oddać za symboliczną wyborówkę, żeby powstała tam powstało. Przecież prawda jest taka, że skoro inne gminy, no nie mówię tu o Kozach, ale tu słyszę, inne gminy są w stanie oddawać działki, które są jednokrotnie warte kilka milionów na budynki komisariatu. Czyli nie wiem, czy to cena tego komisariatu, jaką gmina otrzyma tam 300, 400, oczywiście dla jednego mieszkańca jest to duża kwota, ale czy to dla budżetu gminy jest to jakaś kwota kluczowa? Nie wiem, to mam poważne wątpliwości. Uważam, że troszeczkę chaosu się zrobiło z tym komisariatem, bo naprawdę po jej przyjęciu przez policję przebudowanie, wyremontowanie głowy, to naprawdę bezpieczeństwo dla nas. Ale powiem uczciwie, moim zdaniem, zresztą zapisów w tej ustawie mam też bardzo duże wątpliwości, jak to już idziemy po bardziej. Moim zdaniem prywatnym i tyle. To dziękuję bardzo. Policja na razie jeszcze wyraża chęć zakupu tego budynku, ale możemy tu czekać, bo gmina Kozy trzy działki zdecydowała przekazania tego rozkładu. A jak widzimy, apteka od czerwca albo od lipca przenosi się do pomieszczeń Nowej Kaskady. Tam, gdzie jest tej wyspy monopolowy, tam będzie miała siedzibę apteka. Bo już rozmowy się, że już jest pomieszczenie dla niego przeznaczone. I co my z tym budynkiem zrobimy? Czy my utrzymamy cały ten budynek? Jest rozwalony już pomnik. Strasznie dużo nakładów potrzebuje się na to, żeby ten budynek wyremontować i utrzymywać. To rocznie utrzymanie budynku gdzieś 100 tysięcy. Czy gminę stać na to? Jak on będzie pusty? Gmina Czerniów ma budynek przygotowany, no siedzi dla gminy budynku i przekaże go ta policji bezpłatnie. My jakieś pieniądze z tego pozyskamy na pewno. No i mi się wydaje, że ma na co czekać, aż ta ruina całkiem popadnie w ruinę. Także decyzja jest zdarza. Pani Zarowska, proszę. Proszę Państwa, bo tu tak jest kilka kwestii, kilka problemów.
bo w ogóle odnośnie tej uchwały to wiele tematów jest. Że policja jest potrzebna, to wszyscyśmy powiedzieli sobie tutaj na Radzie, że wszyscy są za. Mieszkańcy Kąpielnic też stwierdzili, nikt nie powiedział, żeby wyrzucić, żeby pozbyć się policji. Chodziło o ten budynek. Ale już wiemy, bo to było wałkowane na zebraniu wiejskim, że on wymaga rzeczywiście kapitalnego remontu. Wszystkie instalacje, w ogóle wszystko tam wymaga remontu. Więc utrzymanie policji jest tu jak najbardziej zasadne. Jeśli chodzi z kolei o tą tutaj uchwałę, w ogóle o przepisy prawne, moim zdaniem, proszę Państwa, przepisy prawne są tak niezrozumiałe dla zwykłego obywatela, że można to czytać kilka razy i trudno tam wyszukać ten sens. Rzeczywiście, no też się od razu każdy chyba z tym nie zgadzał, że w wysokości. Ale skoro zespół prawników tak opiniuje to i tak się wydarza, to przecież komu mamy iść? Moim zdaniem są to ludzie kompetentni. Są to... Nie wyobrażam sobie, żeby była taka... Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że my się godzimy, że rzeczywiście zostawiamy to w wysokości, bo to budzi tutaj wątpliwości, że za chwilę będzie, no jak to pisze 80, to 80, a nie tam, że ta kwota będzie po prostu procentowo mniejszy ten ubóstw wątpliwości. Ja uważam, że no musimy zaufać po prostu, że my nie jesteśmy z dziedziny prawa specjalistą. Przepraszam, ale tym razem byłem też. Proszę Państwa, ja bym się chciał odnieść do wypowiedzi pana radnego Sopiaka. Bo pan radny to już popada niejako w demagogię. Cały czas słyszę, że nie będzie komisariatu, nie będzie pogotowia. Poprzedni dyrektor pogotowia mówi, nie sprzedacie budynku policji, to ja zabiorę pogotowie. Nowy dyrektor pogotowia mówi, to ja teraz dostawię tu jeszcze ambulatorium. Pan mówi, że tam dają działki, tu chcą dać. Wszyscy chcą tej policji dać. Ale jakoś nic z tego nie wychodzi. Więc proszę Państwa, środki, to ja akurat nie powinienem chyba pana radnego uczyć, jak pozyskiwać, bo pan jest specjalistą w tym zakresie. Przecież można pozyskać środki na termomodernizację tego budynku, dokonać wymiany instalacji i tak dalej, przy udziale między innymi funduszu sołeckiego. A policja, proszę Państwa, będzie. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo słuchaliście komendanta Mińskiego, jak tutaj był. On mówił, że to wszystko już jest na ostatnią chwilę. A w tej chwili, w mojej ocenie, to wszystko już jest za późno. Bo środki na standaryzację się skończyły. Fundusze zostały zamknięte. A przeniesienie jednostki policji, jak się Państwu wydaje, że to jest taka prosta decyzja, że komendant sobie dzisiaj to napisze, idą do Międzybrodzia, to chciałbym Państwa wyprowadzić z błędu, bo komendanta też obowiązuje szereg regulacji prawnych w tym zakresie. On też musi zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa. Więc ja bym bardzo prosił, żeby tutaj nikogo nie straszyć, że jak się nie zgodzicie na to, to tego nie będzie. Jak się nie zgodzicie na tamto, to tego nie będzie, a w ogóle to za chwilę będzie koniec świata. Rozmawiamy o całym gmieniu, nie tylko o budynku, w którym jest komisariat policji. Ta uchwała, stając się prawomocnym aktem prawnym, powoduje to, że na zasadach dla mnie ciągle mało zrozumiałych, mało czytelnych i tu do wypowiedzi pana radnego Żelichowskiego chciałbym nawiązać, opinia prawna przez telefon dla mnie nie jest opinią prawną. To jest rozmowa, owszem. To jest sposób wymiany komunikatów, ale to nie jest żadna opinia. Więc jeszcze raz proszę Państwa o rozsądek przy głosowaniu nad tą uchwałą, bo proszę Państwa, żeby się nie okazało, że wylaliście dziecko z kąpielą. Bardzo proszę Państwa, oddzielenie ziarnia od plewy. Po pierwsze, tak jak Pan powiedział, Pan Filacki, ta uchwała dotyczy całego mienia, będącego własnością tej gminy. Wypracowanego przez mieszkańców tej gminy, w różnych sytuacjach, takie było wsparcie, inne czyny i tak dalej. To jest kwestia wielu, wielu lat i tak dalej. To jest mienie, które stanowi naszą własność wspólną, nas wszystkich. Zapis wysokości dla mnie jest literalny i naprawdę nie potrzeba posiadać jakichkolwiek wielkich umiejętności, wiedzy prawniczej, żeby wyciągnąć z tego
właściwe wnioski. Wysokości to jest wysokości. Koniec kropka. Nie może być do wysokości. Jest w wysokości. Jak będzie do, to będzie do wysokości. To jest jedna kwestia. I od początku dopomina się o uregulowanie kwestii gospodarowania mieniem tej gminy. Proszę Państwa, pan Sobiak mówi, że a to się rozsypuje, tam się coś sypie, to trzeba ratować, tam to trzeba ratować. Proszę Państwa, no ale przyjrzyjmy się, jak to gospodarowanie wyglądało w tej gminie. No przecież stawki, jakie na dzień dzisiejszy najemcy płacą, to są jakieś śmieszne stawki. Takich stawek nigdzie w okolicy nie ma. Te najbardziej preferencyjne w zakresie ochrony zdrowia są na poziomie 5, 6, 7 zł, a to może więcej. No ale więcej. Wszystkie te przychodnie, które powstały z pieniędzy prywatnych. Właściciel takiej przychodni, chociażby w Kozach, w pełnym zakresie utrzymuje budynki, media wszystkie płaci i tak dalej, i tak dalej. Nie, my sponsorujemy na dzień dzisiejszy szereg firm, które mają preferencyjne czynsze. Natomiast super beneficjentem jest policja. W sposób nieuprawniony, proszę Państwa, niezgodny z kodeksem cywilnym. Kodeks cywilny wyraźnie mówi, co jest obowiązkiem najemcy czy dysponenta rzeczy użyczonej i tak dalej. Wszystkie koszty w zakresie zwykłego zarządzania rzeczą. Więc wszystkie media, policja powinna płacić od samego początku. Co płaci, to my wiemy. Sprawa czynszy to jest jedna sprawa. Dlatego, że tutaj w tym zakresie rzeczywiście można wziąć, zwolnić najemcę, czy oddając pożyczenie z czynszu. Natomiast media są mediami. Proszę Państwa, czytałem Państwu pismo, jakie podpisał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Oni nie wiedzą o negocjacjach, więc o czym nie rozmawiają. Oni nie wiedzą, to jest napisane. Napiszmy. Nie wiedzą o negocjacjach w sprawie zakupu budynku przy ulicy Żywieckiej 6 w Kobiernicy. Więc jak nie ma uchwały, jak będzie jak nie ma uchwały? Jak nie ma uchwały? Ale proszę nie prosić za między sobą. Proszę, ma pan nie ma, głos, nie ma negocjacji na ten temat. Natomiast trzeba wziąć i doprowadzić do tego, aby korzystanie przez wszystkich najemców z obiektów komunalnych gminy Porąbka zostało urealnione. No miły Bóg, no my będziemy mówić, nie mamy pieniędzy na to, to się nam tam wali, to musimy remontować, natomiast no, sponsorujemy na lewo i na prawo. No, to w ten sposób, no, będąc przysłowiowym dobrym wujkiem, to nigdy do czego nie dojdzie. Nigdy do niczego nie dojdziemy. I przypominam, panie przewodniczący, mój wniosek, czasami nie zapomnę, o zdjęcie projektu tej uchwały, dlatego że nie widzę podstaw ani prawnych, ani faktycznych do zajmowania się tym tematem. Ale pozwoli pan, że udzielę głosu panu Adamowi jeszcze w tym temacie. Proszę bardzo. Pan Filarski tu mówi, że nie ma możliwości przeniesienia komisariatu gminnego. Przecież był komisariat w Kozach, w takiej dużej miejscowości jak Kozy i udało się przenieść do Kobiernic, nie? I funkcjonuje jakoś to bezpieczeństwo mieszkańców gminy działa, nie? Wszystko jest w jednym miejscu. A pan twierdzi, że nie. Dziwię się, że pan w branży pracuje i pan będzie tego odpowiadał. Ja się dziwię, panie radny, że pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi, bo ja nie stało. Panie radny, bardzo pana proszę. Ale przecież ja nic takiego nie powiedziałem. Dlaczego mnie nie wkłada w usta czyjąś interpretację? Czy ja, panie radny, powiedziałem, że się nie da? Ja powiedziałem, panie radny, że przeniesienie jednostki policji w inne miejsce jest niezwykle trudne. Jest obarwane szerokim przepisem. A skoro pan już uderzył w to, że ja pracuję w tej informacji, to panu powiem, jako funkcjonariusz tej instytucji ochrony porządku publicznego, że nie wie pan, o czym pan mówi, mówiąc o przeniesieniu komisariatu z KUS do Kobierni, bo to nie tak było. To pan powinien pamiętać, że to było połączenie. Nie jest to tematem naszych obrad. No ale został wywołany. Zamykam ten temat przenoszenia. Przepraszam, panie Adamie, zamykam ten temat. A ile etatów miał komisariat? Pan bym prosił. Bardzo proszę. Ja tylko chciałem przypomnieć odnośnie spraw własnościowych, że budynek odrębowa i grunt gmina przejęła w Skarbu Państwa. To nie było własnością społeczeństwa Kobiernice,
Ktoś by budował budynek. Ktoś by budował budynek na gruncie Skarbu Państwa i z mocy prawa wojewoda był właścicielem tego obiektu. Włącznie z gruntem, na którym ten budynek stał. Dopiero żeśmy się zdecydowali wystąpić o komunalizację tego obiektu i wojewoda skomunalizował ten obiekt na rzecz gminy. Jak Państwo pamiętacie, rosły tam brzuski, brynna, to wszystko się waliło. Myśmy to dopiero ogarnęli, wyremontowali. Ale historia jest taka, że myśmy tego nie dostali ani od wspólnoty, ani od społeczeństwa, tylko Skarbu Państwa, czyli od wojewody, które reprezentuje Skarb Państwa. Jako gmina. Czy jeszcze w temat będę musiał jednak podać do głosowania w związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek pana Witasa Potrzeby, który jest za zdjęciem w porządku obrad. Proszę witać. Kto z Państwa jest za zdjęciem w porządku obrad tematu dotyczącego ustalenia wysokości ulgi, bonifikaty wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości na rządy gminy. Kto z Państwa za zdjęciem? Ktoś się wstrzymał? To jest przeciw. Wniosek pana Ignacy przypadł. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w wersji przygotowanej, ponieważ nie wprowadzono tu żadne inne zmiany dotyczące wysokości, które ruszyło. Tak? Bardzo proszę Państwa. Nie, bo my nie możemy wnioskować tutaj z panią odprawić, ale może byśmy ewentualnie przerwę zrobili, tak? Jeżeli Państwo chcecie zastanowić się nad tą wysokością, bo ja cały czas mówię, że my jako, żeby być dobrze zrozumiałem, my jako pracownicy urzędu mieliśmy obowiązek przygotować dobrze projekt, która była kiedyś uchylona. Jeżeli Państwo chcecie dyskutować na temat wysokości, to proszę bardzo, możecie jeszcze dyskutować.